Witam wszystkich. Chciałbym zaprezentować wam kolejną aktualizację systemu Windows 11. Miałem wcześniejszą wersję, która wyciekła do internetu, ale ci zaktualizowałem to nowszej wersji. Dla tych ludzi, którzy się boją zainstalować, przepraszam, przyciszę swój głośnik Sony SRX-XP40. Dla tych ludzi, którzy boją się zainstalować Windows 11, to powiem, że nie ma czego się bać, bo system działa stabilnie. Poprzednia wersja działała stabilnie. Ta wersja, którą dzisiaj zainstalowałem, też przetestowałem w miarę. I tak szczerze mówiąc, też działa stabilnie, nie mam z nią problemów. Jeśli chodzi o porównanie do systemu Windows 10, to się zmieniło to, że system jest tak naprawdę szybszy niż Windows 10, więc opłaca się zainstalować. Mogą występowywać różne błędy, tak jak u mnie w animacji systemu, że jest drobne spowolnienie animacji, ale wszystko działa prawidłowo. Co się zmieniło w systemie Windows 11? No, obszar powiadomień choćby. Bo jest to na przykład nowy kalendarz. Są nowe powiadomienia. Cortana jakby co jeszcze nie działa w języku polskim. Być może Microsoft wprowadzi Cortanę. Się już zobaczy. Wiem tylko tyle, że Windows 11 ma być gotowy do końca tego roku i nowe laptopy i komputery będą wyposażone już w system Windows 11 lub możliwość aktualizacji z Windowsa 10 do 11. Więc system się zbliża. Wiem, że Microsoft mówił, że to ostatni system i tak dalej, ale jak wiadomo, Microsoft lubi często zmieniać zdanie i tym razem znowu zmieniło i Windows 11 jednak powstał. Choć o tym już od dawna przecieki były wiadome i można było się tego spodziewać. Wracając do tematu, no, nowy kalendarz jak widać, obszar ustawień szybkich też jest połączony, że mamy nowy wygląd. Można tutaj wiele rzeczy zmieniać. Tutaj jest menu start. Tutaj widać już lekkie chrupotanie animacji. Ale to pewnie w następnej aktualizacji zostanie naprawione. Widać, że już nie ma tak jak w Windowsie 10 lub Windows 7 takiego menu, które było z kafelkami albo z ikonami. Teraz jest zrobione tak jak tutaj widać. Ale jak się szuka więcej aplikacji, to można znaleźć, bo jest tutaj różne aplikacje. Można znaleźć. Starczy kliknąć. Co się jeszcze zmieniły? Zmieniły się ustawienia systemu. Co teraz mamy tak jakby w iOS-ie trochę wzorowane. Mi po instalacji systemu od razu wykryło, że mam HP Omena W7Y44EA, czyli Energy Star. I jak widać, sytuacja się zmieniła. Jeżeli chodzi o aktywację systemu, ja akurat przeszedłem to tak, że mój klucz, który jest w UEFI i ten, który dostałem od Microsoftu do testów, bo mam przypisany do mojego konta Microsoft za pomoc w tworzeniu systemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 i Windows 10, działa bez problemu i ja mam status aktywny, jak chodzi o system. Moja wersja systemu to Windows 11 Professional. Myślałem, że za te pomoce, co pomagałem tworzyć systemy, dostanę maksimum od Microsoftu Windows Home, ale jednak się przeliczyłem i dostałem Windows 11 Professional i z tego co wiem,
Już na Windows 11 Pro Professional już zostanę. Więc to miłe ze strony Microsoft. Bo Windows 10 z tym laptopem dostałem w wersji Home. A tu taka niespodzianka, Windows 11 Professional. Jest Windows 11 Professional, to wyższa wersja niż Home, co jest dla mnie miłe. Aktualizacje systemu też się zmieniły, że teraz wygląda to tak. Fajne animacje są. Wszystko tak naprawdę przyjemnie i wygląda dla oka. Ja należę do niejawnego programu testów systemu Windows, do wersji deweloperskiej. No jak widać, że mój komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych, które są zalecone w przypadku systemu Windows 11 i mogą występować problemy i usterki, które mają wpływ na moje środowisko. Ale ja nie zauważyłem żadnych problemów i usterek, więc nie wiem, o co chodzi z tym błędem, więc tym się nie przejmuję. Tu jak widać wersja deweloperska i to innej na razie się nie da zapisać jak tylko deweloperskiej. Jeżeli chodzi o spolszczenie systemu, tak, jak się instaluje Windows 11, to ma się wersję angielską, ale spolszczyć system, jak chodzi o Windows 11, jest bardzo prosto, bo wystarczy dodać tylko add language i tutaj możemy dodać różne języki i system z miejsca dostaje ten język, który mu wybierzemy. Podczas instalacji nie da się ustawić języka polskiego lub jakiegoś innego, jest tylko angielski, ale nie ma co się przejmować, bo to łatwo znaleźć, żeby spolszczyć. Specyfikacja z mojego sprzętu też bym pokazał. I na takim sprzęcie laptop chodzi prawidłowo. System chodzi prawidłowo, przepraszam. I to jest wersja systemu 22.0.0.0.51. I tak jak mówiłem, dzisiaj się instalowałem i wszystko działa prawidłowo. W personalizacji to widać, jakie tapety są nowe, to szły do systemu. Można zmieniać wiele rzeczy. Jeżeli chodzi o obsługę Bluetooth i głośników, to jest o wiele lepiej, bo czemu moich głośników nie widzi? Pewnie po instalacji wywaliło, ale okej. No może później to tam tak. A nie, są moje sprzęty jak SRS-XP20, SRS-XP40, SRS-XP41, SRS-XP43 i słuchawki Sony WH-H510. No, już się połączył z którymś z głośników i muzyka przestała lecieć. Jeżeli chodzi o dźwięki, to są inne niż w systemie Windows 10, a mikser głośności wygląda tak. Już nie ma klasycznego panelu sterowania, w którym można było pozmieniać, choć tutaj na pulpicie mam, ale jak podłączam głośnik
To już nie ma czegoś takiego, że muszę tutaj zmienić na system słuchawkowy, na przykład w moich słuchawkach Sony, jak chcę podejść do okna, to muszę zmieniać na system słuchawkowy i jednocześnie tutaj ustawiać mikrofon w słuchawkach, żeby włączyć. Tylko jak zmieszę tutaj, włączę mikrofon, to z automatu mi przechodzi na system słuchawkowy. No, jest to gorsza jakość połączenia, ale... Czyli nie gorsza jakość połączenia, tylko gorsza jakość dźwięku wtedy, jak rozmawiam przez słuchawki. No, dokładnie kiedy mam włączony mikrofon w słuchawkach, ale jak używam mikrofonu wbudowanego w laptopa, to już ta jakość dźwięku jest normalna. Jakby się używało właśnie połączenia Bluetooth do słuchania muzyki. Myślę tylko, żeby wyłączyć mikrofon w słuchawkach, bo tak było w Windowsie 10, Windowsie 8, Windowsie 7, że jakość dźwięku się pogarszała. Jak chodzi o gry, to gry działają stabilnie i bez przycięć, więc tu nie będę naczekał. A nawet nie patrzyłem, czy wszystkie sterowniki są zainstalowane, szczerze mówiąc. Warto by było zobaczyć. Tak, wszystkie sterowniki są zainstalowane, więc tu problemów nie ma. TPM 2.0 jest. No właśnie, o co chodzi z tym TPM? Tak, Windows 11 potrzebuje TPM-a, żeby go zainstalować. Ale jak ma się tego TPM-a wbudowanego w laptopa, to instalacja systemu przebiega bez problemu. Żadnych problemów nie ma. To chyba tyle się przedstawia. A, zapomniałem wspomnieć o gadżetach. Jest coś takiego jak gadżety. To są same wiadomości różne. Jest też, że można ustawiać różne ikony, okna lub stworzyć nowy pulpit. Też jak się wybierze eksplorator plików, to ledwo co widać tutaj różne przyciski. No i tutaj można ustawić, jak mają być okna wyświetlane. No to bym musiał zrobić tak. Dopiero wtedy mi ustawi tak, jak ja chcę. Chyba teraz przedstawienia, co jest w tej wersji systemu Windows 11. Jak coś nowego się zmieni w nowszej wersji systemu Windows 11, to też przedstawię. Ale nim to tylko dojdzie, nim Microsoft wypuści nowszą wersję, to trochę na to poczekamy. Dziękuję za obejrzenie. Jak się filmik podobał, to poproszę łapkę w górę. Jak się filmik nie podobał, to łapkę w dół. Też zapraszam do subskrypcji. Rzadko kiedy się udzielam tak ze swoją mową, jak chodzi o nagrywanie filmików. Jeżeli chodzi o testy głośników Bluetooth, Sony SRS-X P20, Sony SRS-X P40, Sony SRS-X P41, Sony SRS-X P43, już takie normalne, nie z filmikami, jak one brzmią, tylko już pełna recenzja.
Będą niebawem, bo nagrywam. Tak samo jak mam zamiar wprowadzić do swojego kanału rzeczy retro, czyli na przykład Sony Ericsson W200, stary telefon komórkowy z głośnikami podłączonymi pod ten telefon, czyli MPS 30, MPS 70, jak moja stara ulubiona MP3, którą niedawno z powrotem nabyłem na OLX-ie, SanDisk C140. Też o niej nagram filmik, bo warto, i udostępnię firmware amerykański, jakby ktoś posiadał jeszcze tą MP3, miał problemy z głośnością i z odblokowaniem radia. Pokażę, jak flashować tą MP3, żeby mieć wersję amerykańską firmware'u. I wiele innych rzeczy też będę pokazywał. Też retro, też nowych. Bo mam trochę tych sprzętów do zrecensowania. Więc je ocenię. Także dziękuję za obejrzenie filmiku. No i jak by było można prosić, to poproszę o subskrypcję. I dziękuję. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. I udanych wakacji.